Zachęcam Was do zapoznania się z cyklem nagrań pod tytułem Karmel dla zabieganych. Z tymi nagraniami wiąże się pewna osobista historia. Kiedy byłam na studiach, a zatem było to trochę lat temu, pojechałam do pewnych sióstr zakonnych na kilka dni, żeby sobie z nimi pomieszkać, żeby zobaczyć, jak żyją. I kiedy siostry miały taki czas pracy, była pusta kaplica i postanowiłam wejść do tej kaplicy się pomodlić. W kaplicy było bardzo dużo miejsc, ławeczek, w których nie było nikogo. Byłam praktycznie jedyną osobą, która się tam znajdowała. Oczywiście poza Panem Jezusem, który był obecny w Najświętszym Sakramencie. Niemniej jednak usiadłam przy zupełnie przypadkowej ławeczce. Kiedy usiadłam przy tej ławeczce, to okazało się, że przy tej ławeczce była półeczka, a na półeczce była książeczka. Po prostu wszystkie siostry miały jakieś swoje rzeczy zostawione, a to Pismo Święte, a to brewiarz, a to właśnie jakieś książki. I ja po prostu usiadłam przy jakimś miejscu, gdzie była taka cieniutka książeczka i ja z ciekawości wzięłam sobie tę książeczkę do ręki, zaczęłam ją czytać i okazało się, że to było streszczenie etapów rozwoju wewnętrznego, streszczenie 7 mieszkań według świętej Teresy z Avila. Święta Teresa z Avila podzieliła drogę do doskonałości na 7 etapów, na 7 etapów rozwoju życia wewnętrznego i nazwała te etapy mieszkaniami, czy pobytem w pewnych mieszkaniach, tak? I to było tam streszczone. I ja miałam na tyle czasu, żeby przeczytać tę książeczkę, bo ona nie była za długa. Odłożyłam to z powrotem. Stwierdziłam, że nic z tego chyba u mnie nie występuje. No, nie było u mnie jakiegoś większego skutku tej lektury, tego spotkania z tą książką, z tą literaturą. I wróciłam do swojego normalnego życia. I mniej więcej po kilkunastu latach przeżyłam coś bardzo niezwykłego na pewnych rekolekcjach. Przypomniało mi się, że ja kiedyś o tym gdzieś czytałam. Ja czytałam o podobnych objawach w życiu wewnętrznym. I wtedy przypomniało mi się, że to było w tej książeczce i że to było coś, co było związane z duchowością karmelitańską, ale nawet nie byłam pewna, czy to była Święta Teresa wtedy, czy to był Święty Jan od Krzyża. Zaczęłam szukać tej książki, zaczęłam w ogóle szukać w literaturze karmelitańskiej, zaczęłam pożyczać od znajomych książki Świętego Jana od Krzyża i Świętej Teresy z Avila. I szukać, żeby znaleźć te informacje o tych przeżyciach, które mi się zaczęły przytrafiać. I to też było niesamowite, ponieważ wzięłam książkę Świętego Jana od Krzyża, bardzo grubą, gdzie było bardzo dużo treści i otworzyłam, tak można powiedzieć, na chybił trafił. I znalazłam tam taki fragment, który jak przeczytałam, co tam jest napisane, to trochę mnie zamurowało, dlatego że on bardzo precyzyjnie opisywał coś, co działo się w moim życiu, może nie w czasie tych rekolekcji, czy po tych rekolekcjach, ale troszeczkę wcześniej, czyli od około 5 lat, może 6, może 7, chodziłam z pewnym stanem duchowym, z pewnym doświadczeniem, które było dla mnie niezrozumiałe, a które w ogóle przypisywałam jakimś może swoim grzechom, jakiejś swojej winie. I tam Święty Jan od Krzyża tłumaczył, że takie coś jest działaniem Pana Boga, że Pan Bóg czasami wprowadza człowieka w taki stan duchowy. I zastosowałam się do rad Świętego Jana od Krzyża i dokonała się ogromna zmiana w moim życiu. Ja przeżyłam ponowne nawrócenie. Przeżyłam ogromny rozkwit mojej relacji z Panem Bogiem. Coś jakby powiało w moim życiu zupełnie na nowo, na zupełnie innych strunach i nutach mojej duszy. Zaczęłam się rozczytywać od tamtej pory w tej duchowości karmelitańskiej. Zaczęłam czytać książki Świętego Jana od Krzyża, Świętej Teresy z Avila. I zaczęłam odkrywać w sobie takie pragnienie, aby tą wiedzą trochę się dzielić z innymi ludźmi, zwłaszcza z ludźmi świeckimi, dlatego że ludzie świeccy mają takie przekonanie, przynajmniej ja takie miałam, myślę, że może być więcej takich osób. My czasami mamy takie przekonanie, że to jest nie dla nas, że to trzeba żyć w zakonie karmelitańskim, żeby móc doświadczać pewnych stanów duchowych, czy pewnych przeżyć w relacji z Panem Bogiem. Zaczęłam odkrywać, że to jest nieprawdą, że Pan Bóg nas świeckich prowadzi również przez tak samo te 7 mieszkań, 7 etapów rozwoju życia wewnętrznego. I kontakt z tą literaturą, zrozumienie, na czym te etapy polegają, bardzo przyspiesza rozwój wewnętrzny, bardzo pomaga w rozwoju wewnętrznym. I wtedy zaczęłam bardzo dogłębnie, przynajmniej jak na moje możliwości czasowe,
studiować literaturę Karmelu, studiować różne też opracowania, komentarze. Ciągle jeszcze jest wiele przede mną do przeczytania. Chciałam na przykład znaleźć odpowiedź na pytanie, co mnie bardzo frapowało. Na przykład, w którym mieszkaniu według podziału świętej Teresy z Awila jest noc ducha i noc zmysłów, którą opisał święty Jan od Krzyża? Ponieważ ten opis świętej Teresy z Awila i świętego Jana, one tak by troszeczkę powstawały niezależnie od siebie. Opisywały jakieś etapy rozwoju wewnętrznego, ale nie pokazywały jakiejś jasnej korelacji między nimi. Czy oni ci święci jakoś tak niekoniecznie próbowali połączyć te swoje opisy między sobą, jakoś je między sobą uporządkować, mimo że znali się za życia, tak? Święty Jan od Krzyża był spowiednikiem świętej Teresy. I wtedy zaczęłam się jakoś tak interesować, jak to zrobić, tak? Jakby zaczęłam wczytywać się w te książki, żeby znaleźć odpowiedź na te moje pytania, żeby uporządkować trochę tę wiedzę i w sposób taki w miarę zrozumiały dla świeckich spróbować to innym osobom tłumaczyć, że może jest więcej takich osób, które dzięki tej literaturze doświadczą nowego powiewu w swoim życiu, nowego porywu, jakiegoś kolejnego nawrócenia. Ja się zgadzam z tymi wszystkimi osobami, dla których literatura Karmelu jest trudna. Ona jest długa, pisana też trochę takim XVI-wiecznym językiem. A ponieważ ja mam zacięcie naukowe i mam takie zamiłowanie naukowe, no to poświęciłam na to ileś czasu, ileś lat życia, przeczytałam wiele książek na ten temat i staram się dzisiaj troszeczkę przybliżać tę wiedzę ludziom świeckim, ale generalnie w ogóle ludziom zabieganym, ponieważ również proboszczowie, biskupi, czy wielu księży, nawet wiele sióstr zakonnych, również żyje w takim mylnym przekonaniu, że aby móc doświadczać wszystkich siedmiu mieszkań Karmelu, to trzeba żyć w realiach karmelitańskich. I żeby ten mit obalić, żeby się z tym mitem zmierzyć, to właśnie przygotowałam dla Was te nagrania, przygotowuję dla Was też inne materiały, także pisemne, jakieś książki, także może artykuły się pojawią za jakiś czas. I jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o tym rozwoju życia wewnętrznego, to zachęcam do korzystania z tych materiałów. Może Wam pomogą, tak samo jak pomagają mnie. A zatem w tym cyklu nagrań znajdziecie odpowiedzi na kilka pytań. Po pierwsze, oczywiście, na czym polegają te etapy rozwoju wewnętrznego? Na czym polega to przechodzenie z mieszkania do mieszkania? Co się dzieje w poszczególnych mieszkaniach? Po drugie, czy w ogóle powinniśmy wiedzieć o tym, w którym jesteśmy mieszkaniu? Czy to jest zdrowe i dobre, żeby rozpoznawać u siebie te etapy rozwoju? Czy powinniśmy mówić innym ludziom o tym, w którym jesteśmy mieszkaniu? Czy powinniśmy upubliczniać to, w którym jesteśmy mieszkaniu? Od którego mieszkania ludzie stają się święci? Czy można w jakiś sposób przyspieszyć rozwój wewnętrzny? Czy istnieje jakiś zestaw takiego turbo dopalania, które może przyspieszyć rozwój wewnętrzny? Czy święty Jan od Krzyża i święta Teresa mieli coś przeciwko cudom i znakom, modlitwom o uzdrowienie chorych? Czy jednak dostawili może jakieś wskazówki również dla tych rzeczywistości? Zobaczmy, dzisiaj współcześnie jest bardzo dużo sporu wewnątrz Kościoła właśnie o znaki i cuda, o to, czy powinniśmy się modlić o uzdrowienie. I tutaj święty Jan i święta Teresa zostawiają naprawdę bardzo konkretne rady i bardzo konkretne wskazówki. Żeby jednak móc odpowiedzieć na wiele z tych pytań, najpierw musimy zrozumieć te siedem etapów. Czyli najpierw musimy sobie opisać, omówić te siedem mieszkań zamku wewnętrznego, które opisała święta Teresa i święty Jan od Krzyża. Bo wtedy rozumiemy to, do czego Bóg nas prowadzi. I wtedy wiele takich dylematów współczesnych, dotyczących cierpienia, dotyczących choroby, dotyczących cudów, znaków, uzdrowień, tak naprawdę zaczyna się nam porządkować. Zaczynamy widzieć, co jest celem i co jest ważne, a co jest mniej ważne. I wtedy też możemy znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, dlaczego Pan Bóg nie wysłuchuje niektórych naszych modlitw, dlaczego na przykład nie dokonuje się uzdrowienia, o które tak bardzo prosimy
i na które tak bardzo czekamy. Chciałabym również, aby te treści, te opis 7 mieszkań były prezentowane w sposób maksymalnie zwięzły, czyli żeby w minimum słów było maksimum treści, maksimum takiego konkretu. Nie wiem, czy mi się to udało, czy uda, bo część nagrań jest już przygotowanych, część dopiero przygotowuję, ale myślę, że spróbujemy sobie znaleźć takie naprawdę praktyczne wskazówki, które nam pozwalają odróżnić jedno mieszkanie od drugiego i pozwalają nam rozpoznać to, w którym my konkretnie jesteśmy w mieszkaniu. Gdyby te opisy nadal zostawiały Was jakieś wątpliwości, możecie przedstawiać swoje pytania, możecie dopytywać po prostu i będziemy razem poszukiwać odpowiedzi na ważne dylematy. Tak jak powiedziałam wcześniej, moim zamiarem jest streszczenie literatury świętej Teresy i świętego Jana, ale też no, nie oszukujmy się, jeżeli te ich książki łącznie mają no, więcej niż 2000 stron, to jeżeli będziemy to sobie streszczać, to też nie będzie zajmowało nam 5 minut. Przygotowałam jednak już pierwsze odcinki i widzę, że one nie są tak bardzo długie, one są od 5 do 15 minut, no ale oczywiście trzeba się z tym zgodzić, że tych odcinków musi być trochę, żebyśmy mogli w ogóle zrozumieć, na czym polegają te mieszkania. Jak nie macie czasu, to możecie sobie po prostu rozłożyć słuchanie tych odcinków na różne dni. Nie musimy się od razu ze wszystkim naraz zapoznawać. Chyba jeden z najdłuższych odcinków, jaki tam wyszedł, tak akurat taki blok tematyczny się pojawił, to około 20 minut. Ale tak raczej one są króciutkie, te filmiki. A zatem pozwolą Wam w krótkim czasie dowiedzieć się o różnych, mam nadzieję, ciekawych aspektach duchowości karmelitańskiej. Być może u wielu z osób będzie tak, że dzisiaj przesłuchacie tych odcinków i niekoniecznie Was to jakoś bardzo poruszy. Nie ma obowiązku oczywiście, żeby się każdy jakoś specjalizował w duchowości karmelitańskiej. Są różne inne książki duchowości, przez które przemawia do nas Pan Bóg. Ale zachęcam mimo wszystko do tego, aby przejść przez tę wiedzę i posłuchać tych odcinków do końca. Dlatego, że nigdy nie wiemy, w którym momencie życia Pan Bóg jakby przemówi do nas przez to słowo, które dzisiaj jest po raz pierwszy do nas wypowiadane, że może za jakiś czas będzie u Ciebie tak jak u mnie, że coś się przypomni, coś się wydarzy, coś się zmieni w życiu wewnętrznym i wtedy będziesz wiedzieć, gdzie szukać. Zapraszam Was zatem gorąco do pięknej, fascynującej, bardzo ekscytującej przygody z duchowością karmelitańską.